Praktyka koherencji serca i oddychania skupionego na sercu to metoda psychologicznej i fizjologicznej samoregulacji. Metoda ta wykorzystuje związek między rytmem naszego serca a aktywnością układu nerwowego. Osiągając koherencję, czyli sprawiając, że zarówno nasz oddech, jak i serce pracuje rytmicznie i nieco wolniej, aktywujemy odpowiedź relaksacyjną naszego organizmu. Łącząc to z praktyką uważności, możemy osiągnąć stan wewnętrznej równowagi, pobudzić odczucia głębokiego zadowolenia oraz jedności ze sobą i innymi. Przed rozpoczęciem praktyki wybierz miejsce, gdzie nic nie będzie zakłócać Twojej uwagi przez kolejne kilkanaście minut. Ułóż się w wygodnej pozycji. Możesz siedzieć lub leżeć. Zadbaj o to, by Twoje plecy były proste. Jeśli masz na to ochotę, zamknij oczy. Skieruj swoją uwagę na oddech, wdychając łagodnie powietrze przez nos i wydychając nosem lub ustami, tak jak Ci wygodniej. Niech Twój oddech będzie swobodny, naturalny, odrobinę głębszy niż zazwyczaj, ale ciągle komfortowy i płynny. Przenieś teraz uwagę na swoją klatkę piersiową. Oddychając powoli, postaraj się poczuć bicie serca. Możesz położyć jedną rękę na sercu. Skup się na rytmie, jaki wybija Twoje serce. Zauważ, czy uderzenia są silne, czy wibracje odczuwalnie rozchodzą się po Twojej klatce piersiowej? Czy może odczuwasz tylko delikatne skurcze i rozkurcze mięśnia sercowego? Poświęć teraz chwilę na obserwację tych odczuć. Teraz wróć uwagą do swojego oddechu. Wyobraź sobie, że każdy wdech oraz wydech przepływa przez Twoje serce, tak jakby to ono było w centrum każdego oddechu. Oczami wyobraźni zobacz, jak każdy wdech napełnia Twoje serce życiodajnym tlenem, a powolny wydech sprawia, że w Twoim sercu pojawia się delikatny, cichy spokój i rozluźnienie.
oddychając ciągle przez swoje serce, pomyśl teraz o jakimś przyjemnym uczuciu, które szczególnie cenisz w życiu. Może to być miłość, przyjaźń, radość, spokój. A może coś jeszcze innego? Nie zastanawiaj się długo. Przywołaj to, co podpowiada ci intuicja. Możesz pomyśleć o osobie, rzeczy lub miejscu, które wywołuje w tobie to uczucie. Teraz wciąż spokojnie i regularnie oddychając, poczuj, jak to uczucie rezonuje w okolicach serca. Czuj, jak to uczucie rośnie i staje się pełniejsze z każdym delikatnym wdechem i wydechem. Teraz wykonamy krótkie ćwiczenie oddechowe, które sprzyja efektowi koherencji. Każdy wdech i wydech będzie trwał 5 sekund. Zacznij razem ze mną. Weź wdech. 1, 2, 3, 4, 5 i wydech. 1, 2, 3, 4, 5. Postaraj się, by wdechy i wydechy były powolne i płynne. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kontynuuj odliczając w myślach. Oddychając w ten sposób, pomyśl o tym, jak powietrze przepływa przez okolice twojego serca.
pozwól sobie na to, by oddechom towarzyszyło pozytywne, przyjemne uczucie, które wcześniej przywoływałeś już w tej praktyce. Zauważ to, jak objawia się w ciele. Może odczuwasz delikatne rozluźnienie lub ciepło. Jeśli się rozproszyłeś i zgubiłeś w liczeniu, to nic się nie stało. Po prostu wróć do liczenia kolejnych oddechów, koncentrując się na sercu. Teraz, już bez liczenia, pozwól, by oddech wrócił do swojego naturalnego rytmu. Poświęć teraz chwilę na obserwację swojego umysłu i ciała. Zauważ, jakie emocje ci towarzyszą. Jakie odczucia? Jakie myśli pojawiają się teraz w tobie? Daj sobie na to jeszcze kilka sekund. Teraz możesz zacząć powoli ruszać palcami u stóp i dłoni. Powoli otwórz też oczy, jeśli w trakcie ćwiczenia były zamknięte. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję i miej się dobrze.
Jeśli dopiero zaczynasz medytować i nie wiesz od czego zacząć, wejdź na stronę mojamedytacja.pl. Znajdziesz tam nasz kurs medytacji dla początkujących, dzięki któremu w 9 dni zaczniesz medytować w sposób skuteczny, przyjemny i idealnie dopasowany do Ciebie i Twojego stylu życia.